Pani nie bije brawa! I bijemy brawo! Zapraszam! Panie poproszę o głośne piski! Panów, bo potężne męskie okrzyki! Myślę, że teraz chyba nie jesteście gotowi. Na to, co za chwilę was czeka? Czeka was prawdziwa metanda, bo... Yo! Drodzy Państwo, przesiadamy się z samochodu na te dwa piękne motocykle. Tutaj gotowi do akcji są Kamil Nixon, Nicky Bortz oraz Dawid Dudkiewicz. Przed Wami Stan w ich wykonaniu. Na pierwszy ogień, tak zwane Willy. Zatrzymanie na przednim kole fachowo nazywa się stopi. Wyprowadzenie motocykli na tylnie koło już chłopaki kreślą tak zwane cyrkle. Drodzy Państwo, a Wy cały czas jesteście za cicho! Czasem wszystkie te przestępowania, przeskoki to tak zwane kombosy. Stan
wracamy, drodzy Państwo, już do czterech kółek za mną. Cztery piękne bawarskie samochody gotowe do akcji. Pytanie, czy wy jesteście gotowi? Ale oni jednak stwierdzili, że nie jesteście chyba. Nie wiem, za cicho było czy coś. Nie wygłoś, no daj im szansę przecież, no spokojnie, bo Kasper pójdzie zaraz i tyle będzie z pokazu. O, nie wiem, kochani, głośniej! I co, lepiej coś? Lepiej, okej, okay. Ale jeszcze nie to, rozumiem. Aha, już widzę, co on zrobi. Dobra, nie będzie łatwo. Drodzy Państwo, macie challenge. Teraz, żeby Kacper i Piotrek wsiedli do samochodów, żebyśmy mogli kontynuować ten pokaz i nie siedzieli tu do wieczora, będziecie musieli zrobić dosyć nietypową rzecz, mianowicie, nie wiem, czy wiecie, jaki jest ulubiony dźwięk wszystkich naszych kaskaderów tuż po przebudzeniu. Dziękujemy. BM-ka na odcięciu. Drodzy Państwo, i wierzcie mi lub nie, jak tu siedzicie, żeby oni wsiedli, to zaraz wszyscy zrobicie BM-kę na odcięciu. To nie jest nic trudnego. Ja to zaprezentuję. Uwaga! Dziękuję. To najbardziej ekstremalna rzecz, jaką ja potrafię zrobić, dlatego tą robotę dostałem. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Drodzy Państwo, jeżeli zrobicie to wszyscy, absolutnie wszyscy, to nikt nie będzie głupio wyglądał, nie? Tak jak ja przed chwilą zresztą. Dobrze, kochani, to oni na was liczą, ja tym bardziej. Odliczam od trzech w dół i wszyscy robicie BM-kę na odcięciu. Uwaga! 3, 2, 1! Jesteście super, oni się dają. Startujemy! Tutu, czyli Piotrek Raś i stawkę zamyka Kacper Adamczewski. Brawa dla nich! Next level. Drodzy Państwo, nie zatrzymujemy się. Wszystkie cztery bębki ciągle na dwubocznych kołach. Już pogrążają kontynuację. Wcale nie jest takie proste. I jak może wydawać się na załączonym obrazku? Po to, żeby za chwilę ustanowić bramę z samochodów jadących na dwubocznych kołach przez drugą bramę. Marcin oraz Miodek będą musieli po prostu przejechać i się nie zderzyć. Kiedy tylko im się to uda, mam nadzieję, że wiecie, co macie robić. Byle głośno! Okej. Już za kontenera wyłania się kolejny manewr na dwubocznych kołach. Tym razem nosi on pochów gwiazdy specjalistyczne i profesjonalne nazwę HATO! Po bokach dwie rumeczki, a w środku radzi naszej parówy Marcin Bieżuński. Zachęca nagradzać brałami, jeżeli coś wam się spodoba, oczywiście nawet należałoby. Zadanie dla Marcina teraz wylądować w to miejsce parkingowe. Kiedy to się stanie, robicie ogromny hałas. Uwaga, teraz! A tymczasem po waszej prawej, mojej lewej na horyzoncie pojawi się już Kacper. Dobrze się przyjrzycie, to on nie jedzie tak jak wszyscy wcześniej. On, drodzy Państwo, jedzie na kołach prawych, zupełnie gdzie indziej. Kierowca siedził, pomachał wam. Tylko kilku kierowców na całym świecie, między innymi Kacper Adamczewski. Mamy to na prawych kołach. Teraz Kacper sprytnym mykiem przerzuca się na lewe. Już w głośnikach wjeżdża Brian Johnson, remix ACDC. A z waszej prawej strony Piotrek, za nim Kacper, którzy to spróbują za chwilę wykonać jeden z trudniejszych manewrów, jakie tylko na dwóch kołach wykonać można. Mianowicie 360 stopni synchronicznie. Musicie, drodzy Państwo, wiedzieć,
powiedzieć taką rzecz, że im wolniej auto porusza się na dwubocznych kołach, tym trudniej utrzymać je w tym położeniu. Także oni będą prawie stali w miejscu, kręcąc to kółko. Jeden zły ruch kierownicą i będzie gleba. Zaczynają, a ja się pytam, gdzie kola. Jest doping! Yo! Na końcu. Także jeszcze nie macie zaliczone. Dobra, tam Marcin wyszedł, Miodek też, a Kacper mu ucieka. I pojedzie zaraz chyba na tych dwóch kołach na miasto. Dobra, wielkie brawa. Jacek Jedyński, Dawid Lewy, Kamiński, specjaliści od jazdy samochodem na dwóch bocznych kołach. I pojechali. Pojechali, kochani, przesiąść się w te samochody, które widzieliście na początku pokazu. To dlatego, że teraz będzie potrzebne dużo więcej mocy. Za chwilę jazda precyzyjna. Zapytacie, czym jest jazda precyzyjna? Już opowiadam. Jeżeli lubicie kino akcji, to w każdym dobrym, szanującym się filmie akcji zawsze jest jakiś pościg. I w tym pościgu kaskaderzy samochodowi wykonują pewien nieodłączny dla dobrego kina akcji zestaw elementów, który nazywany jest właśnie jazdą precyzyjną. Zawrotka, Jota czy Altonen to figury, które za chwilę zobaczycie w wykonaniu naszych kaskaderów. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyście teraz wy ich wystartowali. Na mój znak odliczymy od trzech w dół i pojedziemy. Uwaga! 3, 2, 1! Go! Horsepower, so they took BMWs. Podniosło ręce, nie wszyscy chyba byli do końca szczerzy. Z tej właśnie okazji za chwilę Miodek, który siedzi tam, pokażę wam, jak równolegle parkuje kaskader samochodowy. Miodek, Bogiem syna! Idealnie, Dawid Miodek Kamiński. Robimy dwa miejsca parkingowe, gdyż ten sam manewr równolegle, synchronicznie, Piotrek i Kacper. Drodzy Państwo, pytanie kontrolne. Kończymy ten pokaz, czy jeszcze?
właśnie myślałem, dlatego... Przesiadł coś większego niż bębu, takiego dużo większego, siedmiotonowego. I tym spróbował teraz dla was zadriftować. Co wy na to? Właśnie tak myślałem, dlatego za kierownicą tego siedmiotonowego potworka marki Volvo siada Piotr Graś. O. Yo. Się siema!
Thank you.